GoPro, stop recording. Chyba przestała. GoPro. GoPro, turn off. Chyba nie słyszy, bo może słyszy silnik, nie? GoPro, turn off. Siema wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Jedziemy na zbiornik, łagiewniki, na feder, na karanksy, może jakieś karpie. Później przyjedzie trzeci członek ekipy, czyli młoda. Łowimy dzisiaj na grubo. Dosypuję jeszcze tej resztki peletu degrade do mojej mieszanki mrożonki z ubiegłego wędkowania. Myślę, że ją trochę podrasuję, przerobię lekko, dodam mielonki chlebowej i wyjdzie całkiem fajna mieszanka. A ty, Maćku, jaka jest dzisiaj taktyka, kolego? Ja też mam mrożoną zanętę z ubiegłego wyjazdu. Dosypię po prostu tylko świeżego robaka do tego. Będziemy próbować na czerwonego robaka, tak samo karasie, które tam, krańcy, które tam występują. Poprzedni wyjazd w zeszłym roku był fajny, połapaliśmy trochę. Zobaczymy, jak będzie teraz. Na pewno znacie łowisko, jest to popularny zbiornik w łagiewnikach. Bardzo dobrze utrzymany. Utrzymywany przez koło w łagiewnikach. Tak, tylko mają swoje, warto się wybrać. Mają swoje limity i swoje wymiary ochronne, które są dużo, dużo wyższe niż normalnie. 5 karasi i wymiar minimalny jest 30 cm. Przynajmniej tak było w zeszłym roku, nie, tak było, nie byliśmy teraz, nie? No. Także jeszcze raz słuchajcie, tylko czyste wędkarstwo. I oglądajcie nasz dzisiejszy odcinek. Co tu dużo gadać. No i popatrzcie, tutaj właśnie wysiadłem z samochodu. Tak wygląda zbiornik. Też masz wózeczek? No to nie, no to już na dwa wózeczki to się na raz chyba zabierzemy, co? Myślę, Maciek? Że tak. Dobra, trzeba się przeładować. A mamy już tych maneli trochę ze sobą, wywozimy. Niedługo ten bus to będzie mało, Maciuś. No, jak będziemy jechać na jakąś dłuższą wyprawę, na nockę, na ten, no to może braknąć. Zobaczcie. Może tak tego nie widać, ale cały brzeg obstawiony, odkąd żeśmy zaparkowali, to po prostu jeden obok drugiego wędkarz. Słuchajcie, cofnęliśmy się z powrotem tu w kierunku samochodu, bo był cały brzeg zostawiony tam do końca praktycznie takiego lasu. Nie było ani jednej miejscówki. Okazało się, że tu przy początku po prostu jeszcze na legalu można siąść, bo od 50 metra już można było siadać. Tutaj jakiś pan się przesunął troszeczkę do przodu i dzięki temu zyskaliśmy dwa miejsca dla siebie. Dzisiaj będę używał moich dwóch zestawów z Mierkowa. Są to kije. Moment. Jest to kij The Robinsona Diplomat 390. 90 gram z kołowrotkiem Passion firmy Spro i kijek Mikado Black Draft 3 metrowy do 40 pikerek dwuskład tutaj z kołowrotkiem firmy MAP, model Carptek z bezpiecznym klipsem typu ACS. Dno jest w miarę równe, tu nie ma co tutaj cudować, sądować, więc tym będę łowił na precyzyjnym 25 metrze, a tym troszeczkę dalej, myślę 45.
Maciek pierwsze branie. Śmieje się, że karangs. Jest karangs. Po to tu przyjechaliśmy. Właśnie po te złote karangsy. Patrzcie się, jakie one są piękne. Jezu, super. Jakie one są piękne. Elegancki, złoty karangs. Nie mierzymy go. Ile możemy mieć? Około 30 mal, co? Około 30 mal. Nawet nie. Maciek ma następną rybę. Jak wiesz, żeby zbierał dźwięk, to musiałbyś jednak blisko tutaj być, wiesz? Trzeba będzie pomyśleć nad tym mikrofonem. Idzie druga rybka. Pewnie znowu karangs. Coś innego? Na pewno nie jest to karp. To w tym walczy. Myślę, że jest to znowu karaś. Jest karaś. Na co? To jest jazik chyba. Nie, karaś. Ty. Na co biorą? Zabiałeś i jedna pinka. To taki już ładny znowu. Następny. Taki ładny. Nie mam jak drugiego zestawu zrobić. To znaczy, że dobrą zanętę zrobiłeś. To jest po prostu krak. Tam bandana idena. Ja jestem wierny firmie Match Pro polskiej. Jej się trzymam po prostu, słuchajcie. Drugą wędkę, słuchajcie, drugą wędkę rzucę na całkiem na kukurydzę za karpiem. Za czymś grubszym, po prostu. Ale branie. Zebrało wędkę spod purki. Idzie ładny karp, słuchajcie. Powiem wam, fajna ryba, jeszcze tego nie miałem chyba w tym roku. Bo ja nie łowię karpi, jak wiecie. Chodzi to się kurwa. O. Dobra, ustawiam na ciebie. Ryba osłabła. Widać wędkę, wszystko? Widać. Widać. Mam pierwszy zarzut i od razu branie, mega branie. Idzie konkretna ryba. Dodałem peletu tego karpiowego, The Great. Ale jest konkretna ryba. Ale ryba szaleje, słuchajcie, moi mili. Już mnie ręka boli. Ja. I o to chodzi, żeby ręka bolała.
Dobrze, że przypon taki dobry dałem, wiesz, 0,16. Będzie 50 spokojnie, kurna, nie? Więcej chyba. Albo ja tak, wiesz, nieprzyzwyczajony do tych kart. No to będzie istny test tego kika. Tuningowanego przeze mnie, szczytówka oczywiście jest Browlinga, przerobiona. Dostępna u Zbyszka w sklepie. Aha. Te szczytówki Browlinga są the best. Ryba już jest blisko. O. Była blisko. Co się stało? Odpiął się czy? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Odpiął się czy? Czy urwał przypon? Odpiął się. Odpiął się. No cóż, słuchajcie, tak czasem bywa na dwie kukury zebrania. Zaraz po zarzucie praktycznie. I co tu więcej można powiedzieć? Taki jest wędkarz. Maciek ma następnego karanksa, już trzeci dzisiaj. A ja jedno branie, na razie to mega giga branie. Tutaj miejscowy mówi, że prawdopodobnie był to amur, bo nie ma takich dużych karpi w tym zbiorniku. Ze 30 ma? No, albo dawaj go zmierzymy. Tak jak w zeszłym roku. No, dawaj go zmierzymy. Ja tu mam na wyższą miarę. Ja mam. Dobra, mareczkę. No, 30. I 1 centymetrów. Wymiarowy. Decyduj, wypuszczasz czy jesz? Nie wypuszczam. Ale jest super, słuchajcie, jest super, pogoda się robi. Naprawdę elegancka i będziemy walczyć dzisiaj. Jazika, może płoteczka. No nie gadaj, taka 40, co teraz złapałem na tym, to szła naprawdę mocno. I jakie podbieranie pod wędkami, ty. Alan Scott Horn ci się włączył? Czy zdignie filet? To był zapięty krzyż. Co to nie za wargę, nie ten, tylko tu w nożyczkach. Ale mały krzyż. Ale ten czwarty tak. Czwarty i dupę dostajesz dzisiaj. Niestety. Mam zanętę na grubą rybę. A nie to jest. No tak. To jest zanęta karpiowa teraz, co ja zrobiłem. To nie jest na karanksie. Lubisz karanksy, cię nie interesują? W ogóle nie są w moim... Nie, to jest kurna karpie, amury, tak? Nie, no żartuję, chciałbym karanksy, ale no nie biorą mnie, no.
Miałem jedno takie dziabnięcie na razie. Na tą wędkę bliżej tutaj na 25 metrze. Może sprawdzę teraz, jak właśnie nie mam takich brań, to sprawdzę ten zamętnik, ten taki koszyk Mateusza Okurzałego, który prowadzi na YouTubie kanał Feder Progress. Czy machnę na 45 metr, bo on się zarzekał, że na 50 dorzucę, więc nie wiem, czy nie zrobię testa. Nie, nie ma. No to... Albo idzie wiek. Nie, nie. Co to masz za rybę? Ale nie wiem, jakaś płoteczka chyba, kurna, bo tak z opadu. No. Pogoda się robi, powiem wam, tak się czuję zrelaksowany na maksa. Tu jest w ogóle takie jakby inne powietrze, czystsze, jak tak inaczej się lajtujesz na tych rybach po prostu. Ubranie miałem. Jest, mam rybę. Wreszcie mam też chyba karanksa. Karanks nie karanks, ale walczą tutaj, słuchajcie, te rybki. Mój pierwszy karanks dzisiaj, takiej wielkości, złoty karanks, one są świetne, zobaczcie, świetne są te ryby, złote karanksy. Słuchajcie, na tej bliższej linii taka płoteczka, czyli wracam do swoich starych wymiarów. Nie, ale tak na poważnie, no to tu jest różna ryba, tu nie ma, że tylko karanksy, czy karpie, czy coś. Tu jest bardzo fajna woda, bogata. Bogata w rybę, bogata w gatunki ryb różnych, bardzo przeróżnych ryb. Dlatego nie czujesz się, jak tu jesteś na rybach, jak na jakiejś komercji, która jest tak na siłę zarybiana przez miejscowych, tylko tu jest naprawdę zrównoważona gospodarka, jeżeli chodzi o gatunki, o zarybienia i tak dalej. I bardzo dobrze utrzymana woda BZW po prostu. Maciek ma cały czas brania, praktycznie zaraz po zarzuceniu. Z opadu biorą. Biorą mu z opadu krasnopiórki. Ja się tutaj przy brzegu za drobnicą poluję. No, proszę, następna, o. Ale śliczna. Co? To jak malowane, nie? Tak. Piękne te płetwy, takie czerwoniutkie. Mam rybkę. Zamknę go białym. Ja łowię na kukurydzę, bo Maciek ma na białe krasnopiórki. A ja widzę na kukurydzę, jak już coś mam. To jest to jednak karpiowaty typowy. Teraz znowu chyba znowu karang. Na czerwonego. Karasia też wypłynęła. Ten już jest taki odrośnięty karak. Karak, tak?
Nie no, po tej karancji to we Wrocławiu tego nie ma, wiesz. To jest takie trochę egzotyczne dla nas. Zobaczcie, karanksa złapałem. Eleganckiego. O. Jakiego? Ciekawe ile ma. cm równo. Karanks. Świetny złoty karanks. Pączka. Żona mi kupiła. Ma dzisiaj dojechać do nas z najmłodszą. Niedługo będę im rozwijał stanowisko takie z parasolem za wszystkim. Weszła drobnica. Biorą kosmitury. Ja już mam dwa karanksy na koncie. Maciek, ty ile? Co? Ile masz karanksów? 4. Maciek złapał 4 karanksy. I dwie krasnopióry. I dwie krasnopióry, także... No ja jedną krasnopiórę złapałem. Też. Jak na nieco ponad godzinę wędkowania, to myślę, że spoko. Dzisiaj twoja zanęta bardziej wypaliła niż moja. To jest. No, ty, taki jakby większy trochę, co? Najlepiej jest łowić karanksy, bo biorą często. Nie są takie słabe. Są silne ryby. No, teraz taki kurde. Ale to też, ale wszystkie jeden wymiar. Tak jakby co roku zarybiali 30 taką, nie, żeby ludzie mieli... W zeszłym roku je łowiliśmy, miały po 29 wszystkie. No w sumie tak, niewymiarowe były. Wszystkie miały po 29. To przez rok rosły po centymetr. Taki 30 znowu następny. O. To już 6 dzisiaj. Mieliśmy awarię, po prostu bateria się skończyła, ale na szczęście trzeci członek ekipy. O. Czyli młoda. Poratowała nas kablem, przywiosła powerbanka i dzięki temu możemy nagrać materiał do końca. Wzięło od ostatniego momentu parę karanksów dosłownie. Dobra, walczymy dalej. W tej chwili przechodzę z powrotem na białego robaka na przynętę, bo próbowałem na czerwonego, no jakieś tam brania były, nawet na 3 czerwone robaki, taki 20-centymetrowy krąpik wziął. Przez chwilę brań nie było, w tej chwili wracam na białe robaki, czyli biały z pinką, kombinacje różne. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. O, coś się zaczyna dziać. Właśnie. Chyba była ocierka.
a nie widać czołówek za bardzo. Jest. Siedzi. No, coś dało przejście na powrotem na białe robaki. A, poszła. No niestety tak się zdarza. Taki okonek jest, no niepoważna trochę rybka. Ale Bartek mówi, że to ja jestem niepoważny. Ale ja już mam 17 sztuk na rozkładzie. A ty, Bartek, ile masz? Nie wiem, z 8. No! Powoli będziemy myśleć o tym, żeby się powoli zwijać. No i ogólnie ja dzisiaj przypływ emocji miałem elegancki. Maciuś też jest zadowolony. Młode się lajtuje. Myślę, że wszystkim nam się podoba dzisiejszy wypad. Maciek! Maciek, aż z wędkę zwaliło ci. No to widzisz, no kurde, no. Coś większego? Może być coś większego. Większy karaś. Większy karangs będzie. O. Tu widzimy. O, ładny. Ale będzie ładny. Kija ci ściągnął z widełek nawet. Złotego karangsa. I do wody. Idziemy z powrotem, pływamy. Z powrotem pływamy. I tylko czyste wędkarstwo. Maciek, jesteś królem karangsów dzisiaj. Jesteśmy znowu się zawitaliśmy. Mistrz karangsów jest dzisiaj tylko jeden, no niestety. Bronie, jakie brańsko. Dobra. Ale rybka też jest jakaś taka. Dobra, patrzymy co Bartek teraz ciągnie. Teraz coś może. Jakąś rybkę. Tak jak u mnie poprzednio było, no. O. Jest, konkretna ryba. Wal czy rybka? Taki karangs, kurde, silny? Ale silny karangs. No takie są. Jest karangs. Takie. Ale te karangsy piękne są tutaj, nie? No. Najlepsze jest to, tutaj się obok kropią, a my mamy brania dalej. Słuchajcie, ja wam pokażę. Zobaczcie, tutaj jest plaża. Tu się kąpią ludzie. A my jesteśmy dosłownie 15 metrów od nich. No i co? Karangs, zobacz. To karangsy takie są. Zobacz, ale to ten też za końcówkę wziął. Widzisz? No. No wszystkie tak zaczepione były.
Zobaczcie, jakie ładne karasie tutaj są. Karanksy złociste. Piękne. No piękne. Prawda? No super. O, na lekkie, na piękny, no. Sam kącik, za sam kącik. Przed. Dobra, słuchajcie, drugiego zestawu już nie będę wiązał, bo zwijamy się, pokażę wam tylko, że tak powiem, z bliska. To jest zestaw zrobiony na plecionce, czyli mamy tak samo federninka, który chodzi luźno na plecionce. Tego mamy samego, co tego na pierwszym samego nagraniu, zwykły federling. Mamy stoper gumowy, ale zamiast skrętki jest zrobiony amortyzator z gumy, tak zwana feder guma, feder gum, i dopiero do tego idzie przypon z haczykiem. Co to daje? To daje to, że możemy zastosować cieńszy przypon, mniejszy haczyk, bo plecionka nie ma takiej rozciągliwości jak żyłka i przy zacięciu, jak za mocno się zatnie, to ten amortyzator czyste wędkarstwo. No i co powiecie na to nasze dzisiejsze wędkowanie? Pełne niespodzianek na pewno. Pełne niespodzianek. Bartek stracił dwie naprawdę duże ryby, bo widać to było. Ja połapałem trochę, jestem zadowolony. 12 karasi. Karanksów, 12 karanksów. Jak wam się podobało, dawajcie suba i oglądajcie nas dalej. Koniecznie. Połamania na waszych wyjazdach. Dzisiaj brały karasie głównie. Miałem dwa bonusy. Niestety nie miał bonusu, ale zrobił za to więcej karanksów ode mnie. Były też jakieś mniejsze krasnopióry i ze dwa krąpiki, kilka okoni. Ogólnie wędkowanie zaliczam do udanych. Słuchajcie, było co robić, fajnie, działo się. Ludzie tutaj później zaczęli przychodzić przy damie się kąpać, dlatego jest godzina pierwsza, pół do drugiej właściwie, więc zwijamy się. Coś więcej dodasz, Maciek, dzisiaj? Nie, wam powiem tylko, że zrobił się upał i już naprawdę mamy dosyć, bo jest taki palnik w tej chwili, że mnie już głowa boli. Nie da się wytrzymać, także czyste wędkarstwo tylko. I zapraszamy do następnego naszego odcinka. To była relacja właśnie z Łagiewnik. Polecamy tą wodę na metod feder. Da się złowić dużo karpiowatych. My łowiliśmy dzisiaj na klasyka. Były brania na kukurydzę, na białe robaki, na czerwonego. I na pelet. Na wszystko. Były brania na wszystko. Naprawdę jest to fajna woda. Dosyć dobrze zarybiona. I alternatywna w stosunku do wrocławskiej Odry. Trzymajcie się. Powodzonka. Łamcie kije.